Bieżące zarządzanie ma zapewnić organizacji przetrwanie. Takie dobre przetrwanie połączone z systematyczną redukcją kosztów, z doskonaleniem produktów, z doskonaleniem relacji z odbiorcą. Natomiast jest jeszcze w zarządzaniu takie absolutnie magiczne słowo – rozwój. I w gruncie rzeczy mamy to wkodowane, że każda organizacja powinna się rozwijać. Teraz nie kruszmy kopii o to, co znaczy słowo rozwój. Znaczy, nie chciałbym definiować na przykład, co to znaczy rozwój przedsiębiorstwa pogrzebowego. Natomiast rozwój oznacza generalnie zmianę, prawda? Zmianę pozytywną, taką zmianę, która powoduje, że klienci są bardziej zadowoleni, że firma rośnie, rosną jej przychody, rośnie jej EBITDA, że pracownicy mają w niej większe możliwości i tak dalej. W związku z tym ten rozwój jest w sposób nieodwołalny związany z przyszłością, która jest niepewna i zestawianiem pewnych hipotez odnośnie tego, jak najlepiej tą przyszłość wygrać. I ja zachęcam Państwa do myślenia o strategii, tak samo jak akademicy myślą o hipotezach. To jest po prostu pewne pytanie, pewien zakład, pewne założenie o tym, jak ten świat będzie wyglądał. I teraz tak, my akademicy stawiamy hipotezy i je testujemy, tak samo menedżerowie budują strategię na długi okres czasu do przodu i następnie testują je w niepewnym i dynamicznym otoczeniu w przyszłości. I teraz, żeby ten test miał ręce i nogi, to potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze, potrzebna jest pewna wizja tej przyszłości, prawda? Trzeba spojrzeć na tą przyszłość i powiedzieć sobie, ona mniej więcej taka może być. Bardzo często, ponieważ to jest niepewne, to budujemy scenariusze. Mówimy sobie, może być A lub B. Ta przyszłość może iść bardziej w stronę na przykład e-commerce, albo bardziej może iść w stronę hybrydy, w której zarówno e-commerce, jak i sklepy normalne będą koegzystowały. I teraz, co robić dalej? Prawda? I właściwie istnieją dwa podstawowe mechanizmy rozwoju firmy. Pierwszy to są eksperymenty. To znaczy, to jest w ogóle słowo, które powinno być kluczowe dla każdego dobrego menedżera. Dlatego, że przecież my nie wiemy, jaka ta przyszłość będzie. I nigdy nie będziemy wiedzieli. I wiadomo, że jak budujemy plan działania i podejmujemy decyzje inwestycyjne, to jeżeli wykraczamy poza horyzont czasowy roku, dwóch, to trochę idziemy w nieznane. W związku z tym trzeba wysłać w to nieznane sondę. Tak jak się wysyła sondę w przestrzeń kosmiczną, tak samo menedżerowie eksperymentują. Takim eksperymentem jest nowy produkt, takim eksperymentem jest wejście na nowy rynek, takim eksperymentem może być nowy system dystrybucji. I teraz trzeba się pogodzić z jedną rzeczą. Większość eksperymentów będzie nieudana. Tak po prostu jest. I kluczową rzeczą w rozwoju firmy jest umieć nieudane eksperymenty kasować. Zapomnij, zniszcz, zabij. I próbuj po raz kolejny, aż trafisz na eksperyment, który niczym dryzyna, niczym holownik pociągnie cię do przodu i zbuduje twoją przyszłość.